Halo, halo. Jak możecie, to wpiszcie w komentarzach, czy mnie dobrze słychać. Super. A więc tak, cześć wszystkim. Dzięki, że wpadliście na nasz dzisiejszy webinar. Zaczniemy już prezentację, w razie czego jak wpadną do nas nowe osóbki, to będziemy na bieżąco ich informować, co się dzieje. A więc tak, witajcie na naszej prezentacji dzisiaj. Jest z nami gość, który opowie Wam coś więcej o studiowaniu i życiu w Anglii. A mianowicie będzie to jedno z większych miasteczek w Anglii. Jest to Liverpool. I opowie nam coś więcej niż tylko o studiowaniu i o Anglii, ale też również o podróżach, jak i wakacjach. No i o jednej ciekawej takiej niespodziance, która myślę wielu z Was by zadowoliła. A jest ona dostępna dla każdego, ale o tym opowie Wam Filip, który studiuje na University of Liverpool. Witaj Filipie, fajnie, że dzisiaj jesteś z nami. Przekazuję głos Filipowi i opowiedz im o wszystkim, co powinni wiedzieć na pierwszym oraz drugim i trzecim roku oraz co powinni wiedzieć o życiu studenckim. Cześć, witam wszystkich. Dziękuję za wprowadzenie. Proszę mi też powiedzieć, czy mnie dobrze słychać. Mam nadzieję, że tak. Widzę, że dobrze mnie słychać. No to super. No dobra, no to zaczynamy. W takim razie jestem studentem na University of Liverpool. Studiuję kierunek Computer Science i aktualnie jestem na drugim roku studiów. I opowiem Wam tutaj o wszystkim, co przeżyłem, czyli od samego początku, jakie miałem początki, a nie były one łatwe. Opowiem Wam o tym, jak zdałem pierwszy rok i o tym, jak wygląda życie studenckie. I możecie mi też zadawać pytania tutaj na czacie i będę je widział, także będę się starał odpowiadać na bieżąco. Jest to dosyć dziwna prezentacja, kiedy was nie widzę, także jeżeli będę dziwnie brzmiał, to przepraszam, trochę wyrozumiałości proszę. Dobra, więc początki. Tak właściwie opisałem wszystkie w jednym z moich filmików na YouTubie i jest to 10-minutowy filmik, także jeżeli byście chcieli dowiedzieć się wszystkiego ze szczegółami, jak to wszystko było, to zachęcam Wam, żebyście weszli na mój kanał i zobaczyli ten filmik. Kanał nazywa się Bomboclat Life i tutaj jest tytuł filmiku, także możecie znaleźć. Więc początki były takie, że nie miałem żadnego mieszkania wynajętego, znaczy zabukowanego w Anglii, bo o tym, że dostałem się na University of Liverpool, dowiedziałem się dopiero w sierpniu, a walka o mieszkania, o wynajem jakichś fajnych mieszkań zaczyna się już w styczniu i lutym poprzedniego roku. Także już wszystko było zabukowane, kiedy przyjechałem do Liverpoolu. A nie chciałem też wynajmować akademików, ponieważ są one bardzo drogie. I mniej więcej różnica w cenach jest taka, że za akademiki za tydzień płaci się od 100 do 140 funtów za tydzień, a za takie mieszkanie, za zwykły pokój płaci się od 70 do 90 funtów za tydzień. Także tak wygląda ta sprawa, dlatego nie chciałem akademików, bo po prostu mnie nie było na to stać. Do Anglii dostałem się za pomocą BlaBlaCar. To jest taka stronka internetowa, gdzie można znaleźć przejazdy samochodami, że jeśli ktoś jedzie z jednego miejsca do innego, to wtedy można dorzucić się mu do benzyny i wtedy pojechać razem z nim. I tak dostałem się tutaj na zdjęciu, mnie widzicie, jak byłem obładowany z walizką, torbą, laptopem i wszystkim. I tak pojechałem najpierw tym BlaBlaCarem do Londynu, a potem z Londynu musiałem się autobusem dostać do Liverpoolu. Także była to niezła wycieczka. I kiedy dostałem się tam do Liverpoolu, to jedyne, co miałem załatwione, to dwie noce u jakichś Polaków, których poznałem przez internet. I jak się okazało, potem nic lepszego nie znalazłem, żeby zamieszkać, więc wynająłem od nich pokój.
I całą tą historię właśnie możecie usłyszeć w tym filmiku, bo trochę mnie wykorzystali, nie byli wobec mnie w porządku, dlatego w ciągu roku musiałem zmienić to miejsce zamieszkania, poszukać innego. I też nie zwrócili mi oni mojego depozytu 200 funtów, także było trochę niemiłych sytuacji. I też przez na początku miałem tak właściwie pieniądze na 3 tygodnie życia w Anglii, bo Anglia jest bardzo droga i naprawdę dowaliła mnie swoimi cenami. Także na początku prawie popadłem w taką depresję, bo musiałem oszczędzać nawet na jedzeniu, co mnie naprawdę dobijało, i pracy też nie mogłem znaleźć przez pierwsze 3 tygodnie, mimo że chodziłem po całym mieście i rozniosłem ponad 50 CV, to nie mogłem znaleźć pracy. Aż w końcu, po około miesiącu, znalazłem pracę w jakimś sklepiku. Zarabiałem 5 funtów za godzinę, co jest poniżej najniższej krajowej w Anglii, ale pozwoliło mi to na wyjście na prostą finansowo, także się z tego cieszyłem, ale w międzyczasie szukałem cały czas innej pracy. I potem znajoma mi powiedziała, że żebym spróbował u niej w barze, i tam dostałem pracę, w której już zostałem na cały ten pierwszy rok studiów, i dzięki niej mogłem też zaoszczędzić pieniądze na podróże, o których wam później opowiem. I to był ten pierwszy rok. Tak właściwie właśnie początki były bardzo trudne, ale potem wszystko się rozłożyło, wszystko poszło jak należy, czyli było wszystko fajnie, poznałem fajnych ludzi i cały ten pierwszy rok był super. I teraz przejdę właśnie do, opowiem wam o swojej uczelni. Kampus jest naprawdę nowoczesny i piękny. Jest bardzo dużo nowoczesnych budynków, są one wypasione w środku, jest bardzo nowoczesny sprzęt i można z niego, biblioteki też są mega super i są otwarte całodobowo, także można z tego wszystkiego korzystać. Chwila, co by tu jeszcze powiedzieć? O, ludzie z całego świata, chwila, bo tu mam, muszę sobie zobaczyć. Sorry, że się tak zacinam. A jeszcze chciałem wam tylko wspomnieć a propos języka, to że, bo dużo z was pewnie się. O, tutaj coś, jakieś pytanie. To znaczy, nie mam za bardzo znajomych, tutaj odpowiadam Milenie a propos studiów magisterskich, nie mam zbyt wielu znajomych studiujących magistra. Ja osobiście nie będę się wybierał na magistra, ponieważ po informatyce nie jest to zbyt konieczne, bo można od razu dostać pracę, także niestety nie mogę się wypowiedzieć na ten temat, ale wydaje mi się, że tak, dosyć sporo ludzi idzie na masters po normalnych studiach, ale wydaje mi się, że jest to spowodowane bardziej takim nastawieniem od rodziny, że jak już robisz licencjata, to powinieneś też zrobić magistra. Także taka jest moja opinia, a nie zawsze jest to konieczne. W moim przypadku wydaje mi się, że nie jest to konieczne. Jeżeli chodzi o język na początku, to też zrobiłem o tym filmik na moim YouTubie, jak przyszykowałem się do studiów w Anglii pod względem językowym, a mianowicie w klasie maturalnej właśnie chodziłem na kurs językowy i otoczyłem się tym językiem z każdej strony, co spowodowało, że kiedy pojechałem na te studia, nie miałem w ogóle bariery wstydu przed rozmawianiem po angielsku i nie sprawiało to większego problemu. Jeżeli chodzi o wykłady, to są bardzo zrozumiałe, bo większość wykładowców jest w ogóle też z innych krajów, nie są oni Anglikami, także bardzo łatwo ich zrozumieć. No i rzeczywiście czasami z native speakerami, czy z ludźmi chociażby z Liverpoolu, którzy słyną z bardzo, bardzo złego akcentu i nieładnego, to czasami ciężko ich zrozumieć, ale idzie się do tego przyzwyczaić.
I wracając do uczelni, właśnie to, co jest tam cudowne i co mi się podoba, że każdego dnia, jak idę przez ten kampus, to powoduje to takie poczucie dumy, że jest się tu studentem, bo jest on naprawdę fajny i jest dużo, dużo możliwości daje. Ludzie, tutaj mam zdjęcia, tutaj są zdjęcia, które widzicie teraz, to jest między innymi biblioteka. Też tutaj po lewej stronie na dole widać, jest taka organizacja u nas na uczelni. Myślę, że to jest w ogóle popularne na studiach w Anglii, że jest taka organizacja nazywająca się Guild of Students i ona ma za zadanie, po prostu chce sprawić, żeby studenci mieli jak najlepsze doświadczenie w trakcie studiów i ona po prostu organizuje imprezy, wszystkie takie ugrupowania, po angielsku się na to mówi societies, są właśnie w tym Guild of Students i tam jest dużo pomieszczeń do wynajęcia, są takie miejsca ze stolikami, jak tutaj widać na tym zdjęciu, i z telewizorami, gdzie można kupić piwo, co jest na samym środku kampusu. I dla mnie to był też taki szok, jak przyjechałem, że na kampusie są imprezy, że na kampusie można kupić piwo między zajęciami i tak dalej. I to stwarza taką bardzo przyjazną atmosferę. Biblioteki mamy dwie na kampusie, bardzo duże. Jedna jest bardziej w takim starym stylu i ją tutaj widać na obrazku, na zdjęciu, a druga jest taka bardziej nowoczesna. Biblioteki są bardzo fajnym takim miejscem też socjalnym, z tego względu, że jak jest sesja, to po prostu wszyscy siedzą w bibliotece i wszyscy się tam spotykają. I idąc do biblioteki się uczyć, nie zawsze jest to czas produktywny właśnie z tego względu, że się spotyka znajomych i większość czasu spędza się na gadaniu zamiast na nauce, ale dzięki temu jest to taki fajny czas i można się trochę rozerwać i odpocząć od takiej nauki. Tutaj chwila zerknę na ten czat, bo ludzie piszą. Nie wiem, jaki jest przelicznik matury rozszerzonej. Ja zostałem poproszony z University of Liverpool, żeby zdać egzamin IELTS i tam mi postawili jakieś wytyczne, a matura rozszerzona z angielskiego liczyła się po prostu jak każda inna matura rozszerzona, także tak oni na to u mnie patrzyli. Do kiedy można składać podania? To już wy odpowiecie. Okej, tutaj pomaga mi Sandra ze studia w Anglii, także kontynuuję z moją prezentacją. Uczelnia i znajomi. Ludzie z całego świata. To jest po prostu cudowne, bo właściwie na tej uczelni jest też coś takiego jak Polish Society, ale ponieważ ja wyjeżdżając z kraju chciałem mieć do czynienia właśnie z najróżniejszymi kulturami i poznawać te różne kultury i mieć znajomych z całego świata, to unikałem, można tak powiedzieć, kontaktu z Polakami, a bardziej wchodziłem w to środowisko ludzi z zagranicy. I naprawdę bardzo fajnie to wszystko wychodzi. Jak się chodzi na imprezy, to są one zupełnie inne niż takie domówki w Polsce. Imprezy w klubach też są zupełnie inne. I spędzanie czasu na co dzień z tymi ludźmi jest bardzo ciekawe, bo właśnie te różnice kulturowe często wychodzą. I jest to fajne, bo można się o tym uczyć, że bardzo często w takim codziennym życiu właśnie sobie opowiadamy ze znajomymi, że o, u mnie w kraju to jest tak, a ktoś powie, a u mnie w kraju to jest inaczej bardzo dużo można się dowiedzieć. I też fajne przyjaźnie z tego wychodzą, między innymi jeden z tych moich znajomych, jeden z moich znajomych, który jest z Tajlandii, zaprosił mnie do siebie i właśnie w zeszłe wakacje do niego tam pojechałem na 2 tygodnie. I też ludzie są po prostu z całego świata i często też zapraszają, właśnie dlatego to stwarza możliwości na podróże. Jest to fajne doświadczenie. Co by tu jeszcze mam powiedzieć?
A, jeszcze chciałem Wam wspomnieć taką historię, ponieważ ja mam dysleksję, że kiedy przyjechałem na ten uniwersytet, to tam zaznaczyłem gdzieś na aplikacji, że właśnie mam dysleksję, i oni umówili mnie na spotkanie z jakimś tam ich dyslexia advisorem, tak się to nazywa. I co było bardzo miłe, że w Polsce dysleksja jest trochę traktowana jako takie bycie głupim, a zwłaszcza przez uczniów naokoło. A w Anglii, jak poszedłem na to spotkanie, to pierwsze, co mi powiedzieli, żebym nie traktował dysleksji jako disability, czyli takiego upośledzenia, można powiedzieć, tylko żebym był z tego dumny, że to jest dar i że jeżeli tylko nauczę się, jak w pewien sposób się uczyć z tą dysleksją, to będę mógł na tym nawet skorzystać. W każdym razie, co było też fajne, że dali mi za darmo laptopa i drukarkę. I na większości uczelniach w Anglii słyszałem, że jest taki układ, także jeżeli macie dysleksję, to pamiętajcie, żeby to tam zaznaczyć, gdzie was pytają, bo możecie na tym nieźle skorzystać. I też potem bardzo mi to pomogło, bo jak miałem jakieś prace do pisania po angielsku, to przysługiwał mi właśnie taki prywatny nauczyciel, który mi pomagał właśnie w pisaniu tych prac, co mi bardzo pomogło. Pomoc psychologii. A, bo tutaj mam takie notatki, o czym chciałem Wam powiedzieć, żeby o niczym nie zapomnieć. W każdym razie na studiach bardzo często zdarza się, że ma się jakieś problemy takie depresyjne, albo pojawiają się jakieś lęki, takie właśnie od tej presji, która otacza nas ze względu na nadmiar nauki i tak dalej. Więc bardzo przyjazne są też miejsca takie, że można pójść do psychologa, pogadać i to naprawdę dużo daje. Właśnie uczelnia daje taką pomoc z każdej strony, jakiej potrzebujecie, czy to finansowej, czy zdrowotnej, czy psychiczno-zdrowotnej, to właśnie można z tej pomocy skorzystać. Jest też coś takiego, co się nazywa Careers and Employability Service, i oni na przykład pomagają we wszystkim związanym z aplikowaniem do pracy w przyszłości, czy z pisaniem CV i tak dalej. Także wszystko z takich rzeczy możecie na kampusie i na uczelni korzystać. Teraz w skrócie o pierwszym roku. Więc jeżeli chodzi o poziom studiów, to na pewno jest on niższy niż w Polsce. Ale jadąc na studia w Anglii, bardziej się skupia na tym, na całym doświadczeniu studiowania. Czyli to jest to, co ja właściwie wybrałem, ponieważ informatyka, czyli to, co studiuję, w Polsce jest na o wiele wyższym poziomie. Ale w Anglii całe doświadczenie studiów jest o wiele fajniejsze, ze względu właśnie na tą całą uczelnię, na ludzi ze świata, na to, że ile możliwości daje studiowanie w Anglii. A studiowanie w Polsce, z tego co wiem od znajomych, opiera się po prostu na tym, że miałbym bardzo dużo wiedzy. A ponieważ ja też mam tą dysleksję, to stwierdziłem, że po prostu nie wytrzymałbym na takich studiach w Polsce, gdzie jest nadmiar wiedzy. A mimo wszystko, mój certyfikat, który dostanę z University of Liverpool, będzie warty więcej niż nawet gdybym studiował w Warszawie, w Polsce. Także to jest taki atut. Jeżeli chodzi o godziny studiowania, to spędza się tak mniej więcej 15 godzin tygodniowo na zajęciach. Na pierwszym roku chodziłem na wykłady wszystkie i na zajęcia. Na drugim roku stwierdziłem, że nie chcę chodzić na wykłady, więc dużo omijam. I wykłady są nagrywane, także można je potem obejrzeć na takim specjalnym serwisie internetowym. Także jeżeli przegapicie wykłady, to potem można je nadrobić. A chodziło po prostu o to, że na wykładach ciężko mi jest się skupić i często mnie to denerwowało, że tak tracę czas, że idę na zajęcia i potem przesiaduję na telefonie i się nie mogę skupić i potem muszę tak czy tak to nadrabiać w domu. Także po prostu nie idę na zajęcia i po prostu idę do biblioteki i się uczę tego sam. I wszystko dobrze jak na razie wychodziło, bo na pierwszym roku
miałem ocenę first, bo w Anglii to się, w Anglii jest trochę inny system oceniania i first class grade to jest jak się dostanie powyżej 70% ma się średnią ze wszystkich przedmiotów i to jest coś w stylu czerwonego paska u nas na świadectwie, coś w tym rodzaju. Jeżeli chodzi o wykłady i tutoriale, to znaczy ogólnie to wygląda tak, że są wykłady, to jest czysta teoria, że się idzie i przez godzinę ma się prezentację, ale są do tego też tutoriale i laboratoria i to są takie praktyczne zajęcia. W moim przypadku wygląda to tak, że idziemy do sali komputerowej i tam po prostu praktykujemy to, czego nauczyliśmy się na wykładzie. Jeżeli chodzi o sesje egzaminacyjne, to są dwie w ciągu roku. Są one przed świętami, nie, po świętach bożonarodzeniowych w styczniu, a druga jest w maju. Trwają one 2 tygodnie i przed tymi dwoma tygodniami sesji jest tydzień nauki. Jest on wolny od zajęć i jest on poświęcony po prostu na to, żeby studenci mogli się przygotować do sesji. I w ciągu tych 2 tygodni ma się zazwyczaj maksymalnie tak 4 do 5 egzaminów, bo zazwyczaj ma się na semestr ma się 4 moduły, 4 przedmioty i z tych przedmiotów są egzaminy. Na pierwszym roku, jeżeli chodzi o imprezy, to właściwie na pierwszym roku najwięcej imprezowałem, bo to było takie, że przyjechałem do tego kraju i było takie wow. Wszystkim byłem bardzo podekscytowany i chodziłem na wszystkie domówki, chodziłem cały czas do klubów i było to naprawdę fajne doświadczenie. A na drugim roku już się tak człowiek do tego przyzwyczaja, że już nie wychodzi aż tak często. Aczkolwiek niektórzy tak, ale ja już trochę się uspokoiłem. Dobra, teraz przejdę do wakacji. To wakacje, ponieważ zawsze mi się marzyła podróż do Tajlandii i akurat się okazało, że tam poznałem właśnie na uczelni gościa, który jest z Tajlandii i z nim od razu zacząłem rozmawiać, że właśnie mu mówić, że chciałem zawsze tam pojechać. I od samego początku zaczęliśmy już planować to, że mam go tam odwiedzić i że co to nie będziemy robić. I bardzo serio to potraktowałem i dzięki tej pracy, którą tam miałem, byłem w stanie kupić sobie od razu bilety lotnicze. I kupiłem sobie je tak, że tak powiem YOLO, czyli na 2 miesiące kupiłem po prostu, bo stwierdziłem, że spędzę tam całe wakacje i będę podróżował po całym kraju. Pierwsze 2 tygodnie spędziłem właśnie z tym moim kolegą, który mnie wprowadził tam w życie. Pierwszy, on mnie tam odebrał w Bangkoku z lotniska, przenocowałem u niego w domu, bo on w Bangkoku mieszka. I potem 2 tygodnie pierwsze z nim spędziłem, on pojechaliśmy na wyspy i on mnie tak wprowadził w to życie w Tajlandii. A potem on wracał do Europy i ja już sam podróżowałem po Tajlandii i z mojej całej podróży możecie też zobaczyć filmik na tym moim YouTubie, więc też zachęcam. Jakbyście mieli jakiekolwiek pytania co do Tajlandii czy do tego wyjazdu, to też piszcie. Mój drugi rok studiów, trochę cięższy, na pewno trochę cięższy i właściwie na początku tego drugiego roku studiów właśnie miałem takie momenty depresyjne z tego względu, że narzuciłem na siebie dosyć dużą presję taką z nauką i z tym, co chcę osiągnąć w przyszłości i tak dalej i to wywołało we mnie duży stres. Ale i dlatego na przykład nie podjąłem się normalnej takiej pracy stałej, tylko zatrudniłem się pracuję na meczach Liverpool Football Club i one są tak co tydzień, co 2 tygodnie i to jest taka praca dorywcza, także w tym roku nie mam za wiele pieniędzy na podróże po świecie, ale musiałem trochę zadbać o zdrowie psychiczne. Ale na imprezy cały czas staram się wychodzić, spotykać ze znajomymi, także wszystko jest ok i do przodu. Czy tu jeszcze coś mam do powiedzieć? Aha, i tu na drugim roku właśnie pojawiła się perspektywa wymiany rocznej do Chin, o której właśnie miałem wam opowiedzieć i to chyba była ta niespodzianka, o której mówiła Sandra na początku.
I wiedziałem, że są takie możliwości studiowania za granicą, w sensie wyjazdu gdzieś na inny kontynent, właściwie, że w Stanach, czy w Australii, czy właśnie w Azji, ale wydawało mi się to finansowo niemożliwe dla mnie, to raz, a dwa, ponieważ ten początek w samym Liverpoolu miałem taki trudny, więc stwierdziłem, że nie wiem, czy sobie bym poradził pojechać do tak innego świata, jakim są Chiny na przykład, i sobie tak wszystko to załatwić. Więc na początku studiów od razu odrzuciłem ten pomysł, ale potem moja koleżanka, która się decydowała właśnie na ten wyjazd, zaczęła mi więcej o tym opowiadać i otworzyła mi oczy na to, że jest to jednak możliwe i że byłem trochę w błędzie, myśląc o tym, że to jest niemożliwe, bo wszystko jest tam załatwione i życie jest o wiele tańsze niż w Anglii. Także stwierdziłem, że jak mógłbym nie skorzystać z takiej okazji. No i wygląda to na takiej zasadzie, że uczelnia w Liverpoolu ma partnerską uczelnię w Chinach, w miejscowości, która nazywa się Suzhou. Jest ona pół godziny od Szanghaju. I jest to miasto nazywane też chińską Wenecją, ponieważ ma taką starą część, która ma pełno kanałów i taka starochińska część, ale ma też nowoczesną część, taką jak sobie zawsze wyobrażamy, myśląc o Chinach, czyli te wszystkie wieżowce i bardzo nowoczesne życie. I będę tam jechał i właściwie jak się pojawił ten pomysł, to skontaktowałem się z rodziną, co na ten temat myślą. Oni powiedzieli, że muszę na to jechać, bo właśnie to jest taka okazja, że Chiny są teraz bardzo przyszłościowe, że nauczę się chińskiego języka. Już się zacząłem uczyć chińskiego, żeby trochę umieć, zanim tam pojadę. Jest on bardzo ciężki, ale jest to też niezłe wyzwanie. I że nauczę się tej kultury chińskiej, ją poznam i że to będzie super doświadczenie. No i jak dostałem takie wsparcie od rodziny, to stwierdziłem, że dobra, zapisuję się, zaaplikowałem i potem musiałem zaczekać na wyniki moich egzaminów z pierwszego semestru. Wszystko bardzo dobrze zdałem, także mnie tam przyjęli. I w sierpniu będę jechał na rok do Chin. I ta uczelnia w ogóle też, jak oglądałem z niej filmiki, to jest super wypasiona. Ten cały kampus został zbudowany w 2013 roku, a teraz dobudowali drugą część tego kampusu, która została skończona 6 miesięcy temu. Więc możecie sobie wyobrazić, jak w Chinach coś budują, to jest szalone i nowoczesne, także jestem bardzo podekscytowany tym, że będę studiował na takim kampusie nowoczesnym. I to w sumie tyle na ten temat i jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, także to chętnie na to odpowiem. Jeszcze tu chciałem wspomnieć o podróżach, że właśnie teraz na przykład na święta, jak wracałem do Polski, to odwiedzili mnie moi znajomi, jeden z Afryki, a drugi z Dubaju. Przyjechali tu do Polski, im pokazałem swoje miasto Szczecin, bo jestem ze Szczecina, ale tu na jeden dzień tylko wpadliśmy i potem Gdańsk i Kaszuby i naprawdę fajnie było. Także to są też te fajne momenty, że ludzi, których tam poznajecie, możecie ze sobą wziąć do domu, pokazać im, gdzie mieszkacie, skąd pochodzicie i to są też takie fajne przyjaźnie, które zostają tam na lata. Tutaj u góry po prawej widać zdjęcie z tym moim kumplem z Tajlandii, to jest akurat w Bangkoku. A tutaj na dole od razu po tym, jak ci kumple mnie odwiedzili, to z moim przyjacielem z Norwegii pojechałem do Holandii. I właściwie niedawno z tej Holandii wróciłem. I na to wszystko właśnie też pozwalają w pewnym sensie studia w Anglii, ponieważ nawet ta praca dorywcza pozwoliła mi na to, żebym odłożył sobie na taki 5-dniowy wypad do Holandii, gdzie naprawdę fajnie było. Nie będę może tu publicznie opowiadał, co się w Holandii działo, ale było naprawdę super. Właściwie to, co chciałem wam opowiedzieć. Jestem na
Jestem też na wszystkich tych social media. Zachęcam Was na dodanie mnie na Snapchacie. Jeżeli macie Snapchata, to dodajcie mnie na nim, bo właściwie dużo, dużo snapuję z takiego życia codziennego w Anglii i tak dalej. Także możecie wtedy zobaczyć sobie, jak żyję i co robię. Jak podróżuję, to też wrzucam snapy. Tego Facebooka i Twittera i Instagrama to dosyć niedawno stworzyłem, ale będę cały czas tam coś wrzucał, tak samo jak na tego YouTube'a. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to mnie tam followujcie. I właściwie to tyle. Mogę teraz oddać głos do studia w Anglii dla Sandry. I jeżeli macie jakieś pytania też, to chętnie odpowiem. Tutaj teraz muszę nadrobić, poczytać, co tu było na tym czacie się działo. Tak, cześć Filip, dzięki za głosu. Tak, widzę, że właśnie tak, Kamila i Milena mieli pytania. Jak możesz im odpowiedzieć, a ja wskoczę i też powiem kilka słów od siebie, to będzie super. Ja sobie tutaj zaczekam, dobra? Okej, jeśli chodzi o egzaminy wstępne, nie wiem za bardzo, o czym mówisz, ponieważ ja miałem tylko... Musiałem zdać matury, oni mi, jak aplikowałem na studia, to mi powiedzieli, że mam zdać tam matury rozszerzone na tyle i tyle procent. Już dokładnie nie pamiętam, jaką ofertę dostałem. I egzamin językowy IELTS i tyle. I to było z egzaminów. Ja potem im wysłałem wyniki i po prostu mi dali znać, że mnie przyjęli, a żadnych egzaminów na miejscu nie miałem. Jeżeli chodzi o pytanie Michała, ile godzin tygodniowo pracuję, to na pierwszym roku, jak miałem normalną pracę, taką w barze, w irlandzkim barze pracowałem, to było to średnio 18 godzin tygodniowo. Czasami brałem więcej godzin, żeby sobie więcej dorobić pieniędzy, czasami mniej. Także było to na dosyć luźnych zasadach. A w tym momencie, kiedy mam tą pracę dorywczą, to są to takie zmiany właśnie weekendowe i chodzę zazwyczaj tak na 6 albo 7-godzinną zmianę. I tak to wygląda. Czy utrzymuję się sam? Nie utrzymuję się sam, dostaję pieniądze od rodziny i są to pieniądze, które pokrywają mi właściwie moje mieszkanie, a na większość takich rzeczy już życiowych, czy na podróże, czy na imprezy, to już muszę sobie sam zarobić. Także w sumie no tą większą część, bo za mieszkanie płacę tak 270 funtów miesięcznie, to dostaję od rodziny takie wsparcie. Super Filip, dzięki wielkie. Jeszcze jak możesz zamówić na chwilę, to będzie... Pewnie, pewnie. Jeśli chodzi o Milena, widzę, bo tu masz pytanie o kosztach. Filip, możecie odpowiedzieć o kosztach związanych z życiem studenta, tak jak odpowiedział na przyjemności. Natomiast jeżeli chodzi o koszty studiów, to rok studiów licencjackich kosztuje 9250 za rok. Jest pożyczka rządowa, jak najbardziej, która ci pokrywa te studia czesne. Natomiast jeżeli to są studia magisterskie, no to jest, zależy od kierunku, zależy od uczelni, ale to są od 5000 do 12000 za ten jeden rok. Studia magisterskie trwają tylko rok i również są pożyczki rządowe. Wiemy oczywiście wszyscy, że wydarzył się Brexit i pożyczki rządowe na ten rok są jeszcze 100% pewne. Mamy nadzieję, że za rok będzie tak samo, natomiast nie mamy jeszcze odpowiedzi rządowej. Więc też jesteśmy pod znakiem zapytania, co będzie z tymi pożyczkami na rok 2018-2019. Natomiast jeszcze na ten rok możecie spokojnie aplikować do 30 czerwca i spokojnie tę pożyczkę otrzymacie. Może zadam Tobie chwilę pytanie, jak jest może w Anglii po tym całym Brexicie? Czy odczuwa się w ogóle te zmiany, czy na razie jeszcze nie? To właśnie też mi ktoś już zadał, właściwie dużo ludzi mi zadaje to pytanie i tak szczerze mówiąc zupełnie się tego nie odczuwa, przynajmniej ja tego zupełnie nie odczuwam, bo ten Brexit wydarzył się w wakacje, ja pamiętam, że po wakacjach właśnie wróciłem do Anglii i tak de facto nie odczuwa się właściwie tego Brexitu. Jedyna rzecz, która mnie dotknęła, to właśnie teraz się dowiedziałem przy tej wymianie do Chin, że zawsze dostawało się ze względu na to, że się jedzie na tak
taki program Study Abroad, czyli studia za granicą, to zawsze uczelnia dawała jakieś pieniądze, nieważne skąd się pochodziło, po prostu dostawało się jakieś tam stypendium. A w tym roku właśnie dowiedziałem się, że nie dostanę żadnych pieniędzy, właśnie ze względu na to, że był ten Brexit i w tym momencie tylko i wyłącznie Brytyjczycy dostają tam, studenci brytyjscy dostają jakieś pieniądze. Także to jest jedyna rzecz, która mnie dotknęła, a tak poza tym to ja w ogóle zapominam o tym Brexicie, w ogóle mnie nic to nie, jeszcze nie dotknęło. Super, dzięki wielkie. Widzicie, jeśli chodzi o pracę, o życie studenckie, to się nic nie zmieni. Jak wyjedziecie w tym roku, myślę, że w następnych również. Natomiast no, pewnie zmienią się drobne rzeczy, takie jak stypendia, czy właśnie dofinansowania, jeśli chodzi o study abroad, czy jakieś wymiany międzynarodowe, czy staże. Ja chciałam powiedzieć sobie, że zapraszam Was do kontaktu z nami. Filip, widzicie, jest naszym ambasadorem, pomaga nam właśnie w takich kwestiach życia studenckiego oraz właśnie podróżach czy wakacjach. Możecie go śledzić, tak jak mówię, na YouTubie, na Snapie. My również mamy Facebooka, Instagrama i Snapa. Na Snapie nam Filip też raz snapował właśnie życia studenckiego. Akurat ja nie. Ja nie byłem w tej akcji. Okej, dobra, czyli miło mi się z innym Filipem w takim razie. Ale jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie śledzić nas na Snapie. Również mamy innych studentów, którzy snapują nam z życia. Ale myślę, że kontakt do nas w tym momencie przed maturami jest ważny, ponieważ deadline mija 6 czerwca. Wiemy, że będą matury, będzie ciężko, a po maturach już będzie bardzo mało czasu, więc naprawdę chcemy, żebyście już teraz zaczęli wypełniać te podanie UCAS. Myślę, że to nie jest nic ciężkiego. Filip może Wam sam powiedzieć, że to nie jest nic ciężkiego. To zajmie Wam 3 godziny wypełniane i możecie wysyłać podanie i mieć już wysłane podanie, czekać tylko na oferty. Więc jeżeli chcecie, Michał, wiesz, że miałeś pytanie odnośnie właśnie wymagań na uczelnię o rozszerzenie matury, napisz nam maila lub zadzwoń pod numer, który masz podany i podeślemy Ci, jakiekolwiek uczelni chcesz, jakie wymagania, czy jeżeli chodzi Ci o Liverpool, to też Ci podeślemy, jakie są wymagania i możemy taką listę stworzyć. A dla tych, którzy jesteście dzisiaj tutaj z nami i już macie wysłane podanie, to zachęcamy Was do ściągnięcia naszej aplikacji mobilnej, która była mega dla Was, z tego względu, że jest mega pomocna, jeśli chodzi o proces aplikacji. Jest checklista, na której macie wyszczególnione wszystkie kroki, jakie musicie zrobić. Jeżeli zrobicie jedną checklistę, macie drugą checklistę, która Was przekierowuje do następnych zadań. Przychodzą Wam notyfikacje, co jeszcze Wam brakuje, co jeszcze musicie dosłać i do kiedy. Również są opinie naszych studentów. Jest Filip na naszej liście, więc możecie poczytać sobie jego opinię. I możecie też sprawdzać wasze jakby aplikacje, tak? Na jakim jest etapie oraz oferty. Więc to jest naprawdę fajna taka opcja, jeżeli nie chcecie wchodzić na maila i do maila i co jeszcze nam zostało do zrobienia, możecie na taką apkę sobie ściągnąć, wejść i zobaczyć, aha, jestem na liście motywacyjnym, zostały mi jeszcze referencje i wysłanie podania. Więc naprawdę polecam Wam tą aplikację, jest fajna, łatwa w obsłudze, kolorowa i no jest bezpłatna, tak? Nie płacicie za nią nic, a myślę, że jest bardzo pomocna dla wszystkich. I możecie ją ściągnąć i z App Store'a, jak i z Google Play na Androida, więc zachęcamy do ściągania tej apki. Podsumowując, Michał opowie trochę o personal statementie, nie ma problemu. Tylko chciałabym podziękować Filipowi za dzisiaj. Ogromne dzięki za wszystkie informacje, za fajne foty i za to, że miałeś dzisiaj czas porozmawiać z Wami wszystkimi. Myślę, że możemy podziękować Filipowi za wszystko. Ja też dzięki. I trochę wiem, że pewnie to brzmiało trochę sztywno, ale tak dziwnie się prezentuję, nie widząc ludzi i nie widząc reakcji, dlatego czasami się zacinałem.
się nie stało, było spoko, wszystko, ja wszystko słyszałam, a nawet jeżeli któryś z Was no, coś nie usłyszało, czy było, przyszło do nas później, to mamy nagranie, możemy podesłać linka, jeżeli chcecie odsłuchać jeszcze raz, zapraszamy, piszcie do nas maile, było ok, naprawdę nie stresuj się. Było świetnie, świetnie informacje, naprawdę się radzą. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek dalsze pytania czy coś, to będziemy w kontakcie. I śledźcie Filipa, bo myślę, że ma bardzo dużo do pokazania, z Chin, więc śledźcie go na Instagramie. Tak, ogólnie planuję nagrywać całe życie w Chinach i całe to moje doświadczenie, także myślę, że będzie co oglądać. Super, na pewno będziemy w kontakcie, a wy śledźcie go na YouTube, jak chcecie zobaczyć, jak wygląda życie nie tylko z Anglii, ale też z Chin. Więc serdecznie ci dziękuję Filip za dzisiaj i... No, nie ma problemu. Powodzenia. Dziękuję. No, na razie. A wracając do Twojego pytania, Michał, jeszcze tutaj chwilkę Wam odpowiem na pytania. Powiedzcie, czy podobała Wam się prezentacja, czy wynieśliście coś z niej, czy było naprawdę pomocne te informacje dla Was? Jak możecie wpisać tutaj w komentarzach, a ja odpowiem Ci, Michał, na pytanie. W personal statementie musicie zawrzeć na pewno coś takiego, co Was wyróżnia. Ale to nie będzie, nie piszcie o Was, że jesteście idealni i perfekcyjni, no bo nikt nie jest. W personal statementie musicie zawrzeć na pewno swoje zainteresowanie do kierunku, skąd się wzięło i od kiedy. Musicie wpisać też Wasze jakieś osiągnięcia. Czy to jest, nie wiem, wolontariat, czy to jest turnieje, czy jakieś konkursy, czy olimpiady matematyczne, informatyczne, czy nawet jeżeli braliście udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, to jest również Wasze osiągnięcie, to wtedy musicie to napisać pod względem Waszego kierunku, czyli jeżeli, nie wiem, robiliście wolontariat, to z czego, gdzie i czego się nauczyliście, jak ten wolontariat no pomógł Wam, tak, przyszykować się na te studia w Anglii i na ten Wasz wymarzony kierunek. Jeżeli chodzi o zakończenie, to zakończenie jest krótkie. Zakończenie powinno być odpowiedzią na dwa krótkie pytania. Jedno to jest, dlaczego studia w Anglii? Drugie, dlaczego to Ty jesteś tym idealnym kandydatem na tą uczelnię i na ten kierunek. I te dwa pytania musicie w zakończeniu odpisać i to jest Wasze zakończenie. Musicie po prostu siebie, no jakby to powiedzieć, sprzedać uczelni, ponieważ uczelnia nie patrzy na Was jako numerki, tak jak na poczcie, tak? Numerek 270 proszony do okienka. Nie, w Anglii patrzą na Was jak ludzie, jako student, który chce iść na studia, na swój wymarzony kierunek i patrzą na wszystko, jak na ich Wasze podanie UCAS, jak jest wypełnione oraz Wasz list motywacyjny i referencje. Oni będą czytać go w szczegółach, od rozpoczęcia po zakończenie. Więc naprawdę wszystko, co miało, co ma sens i trzyma się tego, że nakierowuje Was na ten kierunek, jeżeli na przykład ktoś jest z biznesem, tak, czy na przykład idzie na organizację, mamy taki kierunek event management, organizacja eventów, tak, jeżeli kiedykolwiek pomagaliście komuś w rodzinie, znajomym organizować jakiś event, czy organizować jakieś spotkanie, to się liczy już do Waszego listu motywacyjnego. Opiszcie to, co organizowaliście, jak organizowaliście, z kim, czy sam, czy z kimś, czego się nauczyliście, jak to Wam pomoże na studiach. Opiszcie również Wasz język angielski, na jakim jest poziomie. Czy lubicie właśnie być otwarci do ludzi, czy bardziej jesteście tacy skryci i się boicie tego, bo to jest ważne, to oni chcą wiedzieć coś o Was, a reszta no, możecie dodać tak, że lubicie czytać w wolnym czasie, czy podróżować, tak jak Filip podróżuje, to też możecie zawrzeć, ale większą część musicie jednak skupić się na konkretach odnośnie kierunku oraz tego, czego się nauczyliście, czyli Waszych umiejętności i osiągnięć. Więc tak musisz, Michał, po prostu skupić się na tym. I tutaj Milena też Ci podpowiedziała, super.
No i tak jak widzicie, Filip Wam podpowiedział, jeżeli macie jakieś do niego pytania, jeżeli chodzi o uczelnie, czy podróże, wakacje, piszcie do Filipa. Ja tutaj Wam jeszcze pokażę jego dane na jego social media. Wpadajcie, a jeśli chcecie wiedzieć coś o wymaganiach, czy właśnie uczelniach, czy rekrutacji, czy całym procesie aplikowania, skakujcie na naszą stronę lub piszcie do nas maila, podam Wam tutaj na czacie i możecie do nas pisać jakiekolwiek pytania i będziemy z Wami na bieżąco. Julia, widzę, że masz tu jeszcze pytanko. Super. Jeżeli Julia już masz ofertę dla wszystkich, jeżeli macie już jakąkolwiek ofertę i macie wszystkie oferty, nie tylko jedną, tylko ze wszystkich uczelni, na które wysłaliście podanie, macie oferty, zaznaczacie swojego firm choice, czyli pierwszy wybór, oraz insurance choice, czyli drugi wybór, i wtedy do nas piszcie, podajcie nam te swoje wybory i my Wam wyślemy instrukcję do pożyczki. Pożyczka jest już możliwa i już można ją wysyłać. Więc dajcie nam znać, jakie macie wybory i my Wam podeślemy tą instrukcję. Jeżeli chodzi o rozmowę kwalifikacyjną, może odbyć się przez Skype'a, natomiast to będziesz miała w ofercie, jeżeli jest data jakaś bliższa, tak, nie wiem, za tydzień, dwa, to najlepiej jakbyś już teraz napisała e-maila albo zadzwoniła, że po prostu nie dasz rady przyjechać tak wcześnie. I czy proponujesz im rozmowę Skype lub telefonicznie. Natomiast jeżeli to jest miesiąc, dwa, to oni bardzo, bardzo by chcieli, żeby ta rozmowa odbyła się na miejscu, w cztery oczy. Jeśli chodzi o... To tak jak Ci mówiłam, jeżeli wybierzesz swoją uczelnię pierwszego wyboru i na nią się nie dostaniesz, Cię odrzucą, to masz jeszcze ten drugi wybór, czyli ten insurance choice. Jeżeli też się coś stanie z tym insurance choice, że też ci odrzucą, to możesz wtedy wpadasz w taki proces clearing i w clearing możecie zaznaczyć jedną ostateczną opcję, na którą chcecie aplikować się dostać. Więc proponujemy, żeby swój firm choice wybrać jedną uczelnię, a swój drugi wybór insurance wybrać jakąś inną uczelnię, żeby to były dwa inne wymagania, no bo jeżeli wybierzecie tą samą uczelnię na dwa wybory, na dwa kierunki, a się nie dostaniecie na pierwszy, no to na drugi też prawdopodobnie się nie dostaniecie, ponieważ są te same wymagania. Nie, Michał, nie każdy musi przejść taką rozmowę na uniwersytecie. To zależy od kierunku i zależy od uczelni. Zazwyczaj uczelnie londyńskie wymagają takiej rozmowy kwalifikacyjną i zazwyczaj to są kierunki ścisłe, jak i komputerowe czy artystyczne. Na przykład na takim kierunku jak medycyna, tak, czy bioscience, biochemia, ratownictwo medyczne, grafik komputerowy, web design, to wszystko jest związane albo z rozmową kwalifikacyjną, albo portfolio. Natomiast jakiekolwiek inne biznesy, czy zarządzania, czy różne matematyczne kierunki nie są wymagane rozmowy kwalifikacyjne, tylko i wyłącznie Wasza matura oraz niektóre uczelnie certyfikat IELTS, tak jak to było na Filipa uczelni, czyli University of Liverpool. Więc tak dzisiejszy nasz temat był. Trochę od Filipa, trochę ode mnie. Czy macie jeszcze jakieś pytanka? Nie wiem, o rekrutację, o to, co musicie zrobić dalej, czy jakiekolwiek inne pytanka, to możecie je jeszcze tutaj zadać mi. A ja jeszcze raz Wam przypomnę, jeżeli jesteście w trakcie aplikowania, czy dopiero na początku, czy już wysłaliście podanie, ściągnijcie naszą apkę, bo naprawdę jest pomocna, a możecie sobie ułatwić trochę życia. I skrócić czas oczekiwania na nasze maile, bo przez taką aplikację mobilną możecie sprawdzać o wiele, wiele szybciej, na jakim etapie jest Wasza aplikacja, co jeszcze musicie dodać, co jeszcze musicie zrobić. Więc zachęcamy, a jest naprawdę fajna, łatwa w obsłudze. Jak i również zapraszamy Was na kolejny webinar, który odbędzie się już za 2 dni, czyli w czwartek, 20 kwietnia. Również będzie ktoś
z uczelni jako prezenter i gość, więc zapraszamy Was, jeżeli chcecie się dowiedzieć coś więcej o innej uczelni. Jeśli nie macie już więcej pytań, to ja będę się już też tutaj z Wami żegnać i do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Dzięki wielkie, że wpadliście i trzymajcie się ciepło. Wiesz co, Julka, nie będzie to ktoś związany z Biomedical Science, ale mogę Ci obiecać, że jeszcze do końca kwietnia albo na początku maja postaramy się kogoś tutaj zaprosić, ok? Jeżeli nie Biomedical Science, to coś powiązane z Science, ok? Więc po prostu śledź nas na Facebooku i będziemy na bieżąco próbować kogoś innego zwabić tutaj na webinar, żeby Wam troszkę opowiadał o innych kierunkach. Śledźcie nas, bo też możemy mieć ciekawe webinary już niedługo. Mianowicie to będzie w maju, więc śledźcie nas i będziemy w kontakcie. Dobra? Trzymajcie się ciepło. Dzięki wielkie, że wpadliście, bo było ciężko, no bo to już po świętach był jeden dzień, więc myślałam, że wielu z Was będzie jeszcze odpoczywać po świętach, ale wielkie dzięki, że daliście radę i byliście tutaj z nami dzisiaj. I jeszcze raz gorące pozdrowienia z teamu studiuj w Anglii.pl. Do zobaczenia, trzymajcie się.